Hej, hej, wczoraj w nocy dostaliśmy kolejny pokaz State of Play, no i dzisiaj krótki materiał o tym, co na tym pokazie było nam pokazane. No, za dużo tego nie ma, bo mimo wszystko pokaz był bardzo mierny. I w zasadzie, no, pokaz można byłoby całkowicie wywalić do kosza, nie licząc tylko w zasadzie jednej premiery, która jest jakkolwiek ciekawa. No i mianowicie mówię tutaj o drugiej części Ghost of Tsushima, w zasadzie nie tyle co o drugiej części, a kolejnej, że powiedzmy z tego cyklu w tym momencie to ciężko będzie to konkretnie nazwać, mianowicie zapowiedź swoją dostała Ghost of Yotei i generalnie samą na samej grze będziemy po prostu grali przede wszystkim kobietom, jakby historia Jina Sakaiego została całkowicie zamknięta, przynajmniej na chwilę obecną. No i sama gra wyjdzie w 2025 roku i przeniesie nas do początku XVII wieku po prostu. A jeżeli chodzi o samą grę, to przede wszystkim zostaniemy przeniesieni 300 lat po wydarzeniach z pierwszej części, czyli jakby historia Jina Sakaiego zostaje całkowicie zamknięta, dostajemy kobiecą bohaterkę, no i tak jak w zasadzie powiedziałem, no sama akcja gry będzie się toczyła w początku XVII wieku. Plus dodatkowo będziemy mieli nową mechanikę, na pewno to będzie broń palna, no w trailerze widzimy, że nasza bohaterka używa broni palnej, więc będziemy mieli nową mechanikę. Generalnie sama gra wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie na tych trailerach i jeżeli Sucker Punch tylko i wyłącznie ulepszy to, co było w pierwszej części, a w zasadzie no, w duchu Tsushima, to w tym momencie wydaje mi się, że to jest materiał na jedną z lepszych gier, które w przyszłym roku będą po prostu wychodziły. Tak jak powiedziałem, mamy datę premiera, w zasadzie sam rok, to będzie 2025. No i zobaczymy, jestem bardzo spokojny, jeżeli chodzi o wykonanie, a w zasadzie również jestem bardzo ciekawy historii, bo no sama historia Sakaiego pokazuje, że Sucker Punch potrafi zrobić coś po prostu dobrze, jeżeli chodzi o fabułkę, czy o samą postacie, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie naprawdę najistotniejsze kwestie, jeżeli chodzi właśnie o gry, no bo dorzucono nam kilka mniejszych informacji, a w zasadzie kilka mniejszych premier, czy chociażby dodatek do Astrobota, które wyjdzie jeszcze w tym roku. Dodatek również do Alana Wake'a, który wyjdzie w październiku. Chociażby dwie gry z podstajni Horizona, mianowicie wersja Lego oraz remaster, o którym już się mówiło jakiś czas w internecie. Dynasty Warrior dostało swoją premierę na 17 stycznia przyszłego roku, no i również został zapowiedziany remaster Legacy of Kain, który wyjdzie właśnie 10 grudnia tego roku i na PS4 i na PS5. Jest to remake starszej gierki, całkowicie nie miałem z nią kontaktu wcześniej, aczkolwiek wygląda to ciekawie, jeżeli chodzi o stylistycznie, całkowicie jeżeli chodzi o pierwowzór, to się nie wypowiem, bo po prostu nie grałem i nie wiem nic całkowicie o tej grze. Jeżeli chodzi o inne gry, które jakkolwiek przykuły moją uwagę, no to jest tutaj The Night Walk. I tutaj mówię przede wszystkim tylko i wyłącznie dlatego, że ta gra ma ciekawą grafikę, jest po prostu bardzo fajnie stylizowana, przynajmniej osobiście mi to pada, jeżeli chodzi gdzieś tam o te moje usta z innych ciekawych rzeczy. Chociażby ciekawie jeszcze się prezentuje Hell is Us, która generalnie ma być jakąś grą o wojnie, nic więcej gdzieś tam nie wyczytałem. No i zapowiedzi VR-ki, mianowicie Hitmana, który wygląda słabo, aczkolwiek Hitman może być jakkolwiek jeszcze ciekawy, jeżeli chodzi o VR-a. No i oczywiście dostaliśmy drugi, a w zasadzie kolejny chyba nawet trailer, dotyczący właśnie Metro w wersji VR, no i premierę dostaniemy 7 listopada tego roku, więc no będzie wyglądało to ciekawe. W sensie jakbym miał VR-kę, no to Metro jest jakkolwiek ciekawe, jeżeli chodzi o sprawdzenie, no bo wygląda to po prostu dobrze. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten pokaz. Oczywiście było zapowiedziana, w zasadzie pokazana nam nowe chromatyczna kolekcja, jeżeli chodzi właśnie o PS5, w domyśle o wersji Pro, jeżeli chodzi o kosmetykę. No i to by było w zasadzie na tyle. Materiał jest zamknięty w 5 minutach. Teraz mówię, pokaz całkowicie do skipnięcia, gdyby nie właśnie Sucker Punch i właśnie Ghost of Yotei. I w zasadzie mam nadzieję tylko, że Sucker Punch dowiezie po prostu tą gierkę, no bo sentymentu do pierwszej części, ja kupowałem ją bez żadnych jakichś większych oczekiwań, no jest to jedna z moich ulubionych gier, jeżeli chodzi właśnie o gry na, no głównie PlayStation, wiadomo, na PC obecnie też jest, no i wiadomo, remake'i i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle. Piszcie, co sądzicie o tym pokazie, jak i ogólnie o tym, co się ostatnio w ogóle dzieje wokół Sonego przede wszystkim. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.